Cześć. Jest dzisiaj z nami inteligentny pierścionek Bemi Lewo. Jeżeli ktoś jest ciekawy, jak mi się go używa, zapraszam do oglądania. Tradycyjnie już Instagram na początek. Mirosław Mazanec albo pan Mirek, co wpiszecie i tak ja wyskoczę. Tam wrzucam zdjęcia z testowanych przeze mnie telefonów. Z takiego cuda nie, ale można na przykład tutaj wywołać spust migawki od telefonu. Zawsze coś. Cena 500 zł, a dokładnie 499,99 zł, czyli 500 zł bez jednego grosika. Jakby co, to linki afiliacyjne wrzucam w opisie pod filmem, bo to urządzenie można kupić spokojnie w polskich sklepach. Inteligentne pierścionki są z nami od jakiegoś czasu, natomiast w tym momencie moim zdaniem zrobią się bardziej popularne. Dlaczego? Dlatego, że Samsung, wiadomo, zaraz wypuści swój inteligentny pierścień. No i teraz inni producenci chyba chcą zdążyć przed premierą Samsunga. Pudełko pokażę na początek, zanim opowiem, jak mi się tego cuda używało. Przyznam się szczerze, że dawno nic nie wzbudziło tak mojej ciekawości, jak ten pierścień, no bo ile można testować odkurzacze, telefony i tablety w pudełku. Tutaj, o, tutaj mieliśmy ten pierścionek. To jest stacja ładująca. W ten sposób się ten pierścionek ładuje. Tutaj trzeba trafić specjalnym czujnikiem i ładujemy ten pierścionek. Dalej jest taka zawieszka, a pod spodem mamy dwa kabelki. Jeden kabelek do USB-C i USB-C z dwóch stron i to jest kabelek do ładowania tej stacji, ale też można bezpośrednio naładować ten pierścionek. Tutaj jest taki pin, wrzucamy go sobie tutaj, wszystko magnetycznie nam się ładnie chwyta, o, i nie odczepia. I można też bezpośrednio naładować sam ten pierścionek. To teraz tak, o instrukcji obsługi mówiłem, bo jest instrukcja obsługi. Jej chwileczkę tak samo jeszcze tutaj poświęcę na początku uwagę. Natomiast w tym momencie poskładam ten bałagan i wtedy dopiero zacznę opowiadać o tym, jak używa mi się tego cuda. Zaczniemy nietypowo od instrukcji obsługi, a może typowo, bo tak naprawdę dobrze jest, żeby każde nowe urządzenie dobrze poznać, a do tego przyda się instrukcja obsługi, która jest w języku polskim i w języku angielskim, więc nie ma z tym najmniejszego problemu. Fajnie, że jest to przetłumaczone, dobrze, widać, że to nie jest żaden translator, tylko ktoś do tego przysiadł. I dwie rzeczy. Wodoszczelność, norma IP68, ale jest tutaj napisane, że to urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania podczas sportów wodnych, nurkowania, pływania w basenie oraz na wodach otwartych. Nie należy brać kąpieli z urządzeniem na palcu. No więc ja nie przeczytałem tego wcześniej i brałem prysznic dokładnie z tym urządzeniem. Nic się nie stało. Absolutnie nic się nie stało, ale być może prysznic to nie jest to samo, co kąpiel w wannie. Także tutaj jedna rzecz ostrzegam. I druga rzecz, już troszeczkę mniej miła dla producenta. Otóż tu jest napisane, że aplikacja umożliwia połączenie urządzenia z Apple Health i Google Fit. Natomiast ja niestety w aplikacji, tutaj tam, gdzie producent pisze, że taka możliwość jest, czyli pisze, żeby tutaj nacisnąć, wejść w ustawienia i tutaj, że powinna być możliwość połączenia z Google Health. Niestety takiej możliwości nie mam. Być może przez to, że ostatnio w Google Health coś się tam zmieniło i przy którymś zegarku tak samo miałem problemy, żeby to zsynchronizować, ale w każdym razie teoretycznie powinny nam się wszystkie te dane zbierać w naszej aplikacji googlowskiej. Tutaj praktycznie takich rzeczy nie. Jak to wszystko jest zbudowane? To jest ceramika i stal nierdzewna. Tutaj w środku, nie wiem czy widzicie, są wszystkie czujniki, czyli pin do ładowania i takie dwie diody, za pomocą których to urządzenie mierzy naszą aktywność czy nasze SPO2. Zaraz o tym wszystkim powiem. Rozmiar. Ja wziąłem największą. Nie wiem za bardzo, jak to trzeba mierzyć. W sensie każdy musi sobie spróbować, chyba najlepiej założyć na palec i wtedy będzie wiedział, jak to wszystko wygląda i czy mu pasuje, czy nie. Ja nosiłem to, o, tutaj na tym palcu. W porównaniu z obrączką zwykłą, jak to wygląda, to już spróbuję zdjąć zwykłą ślubną obrączkę. O, tak żebyście mieli świadomość tego, że to jest naprawdę duże urządzenie. Początkowo myślałem, że jego wielkość będzie mi przeszkadzać, natomiast
W zasadzie się do tego przyzwyczaiłem i w ogóle nie czułem, że mam ją na palcu. Trzeba pamiętać, żeby ten czujnik, tutaj ten, był na górze naszego palca. Natomiast, no jak widzicie, po 8-9 dniach noszenia tej obrączki, jak ją zdjąłem z palucha, no to miałem coś takiego, ślad tutaj na górze. Nie wiem, czy to moja skóra, która od czasu do czasu na różne rzeczy wykazuje zdolności alergiczne, tak samo jest czasami z niektórymi paskami od smartwatchy. No w każdym razie ja coś takiego tutaj miałem, ale od kilku dni nie noszę tej obrączki i widzę, że to mi powolutku znika. No więc duża obrączka. I teraz tak, najważniejsze pytanie, kto powinien się czymś takim zainteresować? Więc jeżeli jesteście użytkownikiem smartwatcha, tak jak ja, albo w tym momencie testowego Xiaomi, albo prywatnego Amazfita, to tak naprawdę nie ma sensu chyba jednak coś takiego, dlatego że wszystko to, co zmierzycie tutaj, macie dokładnie na smartwatchu. Oczywiście na smartwatchu macie dużo, dużo więcej, funkcje się dublują, no i wtedy nie ma sensu ten pierścień. W moim przypadku tylko raz odczułem różnicę. Ja na przykład raz w tygodniu jeszcze chodzę na koszykówkę ze znajomymi. Teraz tak w smartwatchu nie gram, dlatego że jednak jest duży, może kogoś uderzyć, może kogoś zranić, jest to niewygodne. A z takim pierścieniem jak najbardziej. Co prawda tutaj nie ma specjalnie dużo trybów sportowych, to są bardziej takie tryby lajtowe, ale jest przynajmniej chodzenie, jest liczenie kroków, zaraz o tym wszystkim powiem. No i przynajmniej jak gram w kosza, to mi się te kroki zliczają i to było dla mnie dosyć ważne. Natomiast poza tym, no to te wszystkie funkcje się dublują. Natomiast dla kogo jest to urządzenie? Myślę, że jest to urządzenie dla chyba cały czas dosyć dużej grupy osób, które używają tradycyjnych zegarków, a jednak chcą mieć jakieś monitorowanie tych podstawowych rzeczy, czyli tutaj mamy sen, tętno, SpO2, ciśnienie krwi i oczywiście kroki. Więc jeżeli ktoś lubi tradycyjne zegarki, a jednocześnie chce mieć te wszystkie funkcje pod kontrolą, no to wtedy taki pierścionek jest moim zdaniem jak najbardziej dla niego. I teraz jeszcze szybciutko, jak wygląda aplikacja. Aplikacja nazywa się Smart Health. Tak ona wygląda i jest dosyć prostą aplikacją. Tutaj jak wejdziemy, to mamy, jak widzicie, o, stan baterii. Bateria w tym pierścieniu wystarcza mi na przykład na 7-8 dni, tak mniej więcej. Czyli ja w zasadzie przez cały okres testów jej nie musiałem ładować. Tutaj są ustawienia zdrowia, monitorowanie na bieżąco, odstęp co 30 minut automatyczny, cel treningu 10 tysięcy kroków. Sen 8 godzin i kalibracja pomiaru ciśnienia krwi, to jest to. Ustawienia, fotografia i ustawienia jednostek. Jak widzicie, nie mamy możliwości tutaj, gdzie powinno być, tak przynajmniej jest w tej książeczce instrukcji obsługi, że tutaj powinno być połączenie z Google Health. No to niestety tutaj tego nie ma i tutaj są informacje o urządzeniu. No a tutaj mamy wszystkie rzeczy monitorowane na bieżąco. Jak sobie wejdziemy w sen, no to tak jak już mówiłem, ostatnio tego nie nosiłem, ale o, tutaj jeszcze 2 dni i tutaj jest układ miesięczny. Tu jest zapis historii. O, jak widzicie, głęboki sen, przeciętny, lekki i średnia czuwania. To jest to. No i tak samo jest z każdym innym, czyli tutaj z tętnem na przykład. Też jest zapis historii dokładny. Tak samo jest z ciśnieniem. Proszę bardzo. Jeszcze raz. O, w tydzień sobie wejdziemy. Tak wygląda. I tak samo jest z SpO2. Więc prosta aplikacja. Tak naprawdę nie ma tutaj wielkich cudów, no ale zdecydowanie robi to, co ma robić. Tutaj jest opieka, czyli można dzielić się swoimi danymi, a tutaj są sporty, które możemy uprawiać. I jest tak: bieg, jazda rowerem, skakanka, spacer, wspinaczka, yoga, taniec i golf. Czyli jak widzicie, nie najwięcej. Akurat w moim przypadku tutaj była jazda rowerem, gdzieś mi się to zmierzyło. Jest zapis trasy. Trochę tutaj widzicie, pojeździłem w kółko. O,
No i tak to wygląda, więc prosta aplikacja z dosyć prostymi funkcjami. Czyli co ja sobie sądzę o tym urządzeniu? Jeżeli ktoś nie chce nosić opaski albo smartwatcha, a chce mieć dostęp do tych monitorowania podstawowych funkcji zdrowotnych, no to to naprawdę jest bardzo ciekawe, fajne, w sumie wygodne urządzenie, do którego można się szybko przyzwyczaić. Ja cały czas bardzo jestem ciekawy, jak będzie wyglądała wycena pierścienia Samsunga, no bo to będzie jakiś taki odnośnik do tego, ile inne urządzenia tego typu kosztują i czy one są drogie, czy nie. No w tym momencie moim zdaniem 500 zł bez jednego grosika za ten pierścień to jest jednak cena dosyć wysoka. O, i to by było na tyle. Dzięki wielkie za oglądanie i co? I do następnego urządzenia. Na razie, hej, cześć.